Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Tydzień Polityczny według Rafała Ziemkiewicza. Dzień dobry, witam Cię Rafale. Witam, dzień dobry Państwu. Piątek, piąteczek, więc chyba humor dobry, czy nie bardzo? Zaraz postaramy się Państwu humor poprawić. Zastanawiam się, czym. Od czego zacząć? Co proponujesz? To zacznijmy od tego. Kogo? Tak, dzisiaj czytam przegląd prasy za nami, że szykuje się gorące polityczne lato i nie chodzi tutaj o pogodę. Już, to nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czyli wiadomość z gatunku więcej tego samego, ponieważ nie wydaje się, żeby kampania coś... rusza. No tak, tylko to jest kampania, no, kampania omłotów, to młócka po prostu, jakaś taka jedna wielka. Nic nowego się nie szykuje, wręcz przeciwnie, mamy grany w kółko ten sam spór, z jednej strony no, spór w zjednoczonej prawicy, czy ona jest zjednoczona, czy nie jest zjednoczona i czy będą Ziobryści na tej liście z PiS-em, czy jednak może będą na innej liście i czy wejdą, czy nie wejdą. To jest dość obgrany temat, no ale to nie jest aż takie śmieszne i może o tym za chwilę. No, najśmieszniejszy jest upór, z jakim media lewicowo-liberalne usiłują zdyscyplinować swoich polityków, że mają iść na jedną listę. I na tej jednej liście oczywiście Donald Tusk będzie królem, a oni tam wszyscy się mają zapisać. I jakiś taki, cytował mi wczoraj kolega, taki zupełnie już taki stalinowski w duchu, wstępnie jak pani Kublik bodajże w Gazecie Wyborczej, dyscyplinujący Hołownię chyba, że Hołownia nie chce na wspólną listę, a kto wam tu Hołownia płaci, a co wam PiS za to obiecał, że wy tu chyba nie chcecie zwycięstwa demokratycznej opozycji, no to w takim tonie to się odbywa. To jest jakiś taki medialny mobbing w tej chwili, ale najśmieszniejsze jest to, że ten mobbing służy rozwiązaniu, które przecież jest gwarancją tego, że ci Leszcze znowu kolejny raz przegrają, no bo już raz zrobił schety na wspólną listę do Europarlamentu. Skutek oczywisty. Teraz na Węgrzech to samo przećwiczyli. Skutek oczywisty. No i jest to rzeczywiście jakiś przejaw niezwykłego szaleństwa wynikający z faktu, że tam po prostu nikt nie ma żadnego pomysłu na nic. Na nic. Słuchaj, no, czy ty słyszałeś te wykłady Donalda Tuska, który objeżdża częściowo Polskę? Tak, częściowo słyszałam i co mnie zainteresowało, że niezwykle istotna jest tutaj uczciwość wyborcza, przeliczenie głosów i ma tego pilnować KOT. Znaczy, ja jestem generalnie za tym, żeby każdy mógł pilnować, kto tylko... No tak. Przepraszam, kto tylko ma ochotę, żeby mógł wejść do lokalu wyborczego i pilnować. W niektórych krajach zachodnich jest tak, że po prostu całe liczenie głosów odbywa się na oczach ludzi. Oczywiście jest miejsce, gdzie publiczność sobie stoi, ale to wszystko widzą, tak? Żadnych tajemnic. Jak najbardziej chce się kodziarzom pilnować, niech pilnują. Poprzednio jak zarządów Platformy, kiedy powstawał ruch kontroli wyborów, to pamiętam, że tam było o odmętach szaleństwa, że jak można kwestionować. Przecież ci ludzie jeszcze za Gierka liczyli głosy, więc w niektórych komisjach, więc na pewno dobrze policzą, jak można nie mieć do ich zaufania, jak to tacy fachowcy są i tak dalej. Natomiast z tym, co dla mnie jest najciekawsze, no w szczególny sposób ciekawe, to jest to, że profesor Tusk występuje na kolejnych uczelniach. A to ma już tytuł profesorski? A, nie wiem, profesor wystarczy, że napis nadaje, to, bo profesorowie się dzielą na profesorów belwederskich, uczelnianych i TVN-owskich, takich jak na przykład pan sędzia Stępień, który jako magister prawa zawsze występuje w TVN-ie jako profesor, bo ma okulary i nawija napis. No to Tusk jak sobie okulary kupi, to już może być spokojnie tym profesorem, ale jeździ po uczelniach. To jest ciekawe, że nie po stadionach, nie po targowiskach, tylko po uczelniach. No ale ciekawe, bo jeszcze niedawno był taki pod blokiem taki... No, ale... Kawa, wiesz, na stacji, no nie na stacji, tylko już nie będę tutaj wymieniać tej marki, kawa z fast fooda, kawa, za chwilę, tak, tak, wystąpienie przed... W śmieciowym jedzeniu, ale rzeczywiście doradcy stwierdzili, przepraszam bardzo, doradcy stwierdzili, że no, jest taka PR-owska potrzeba, żeby teraz takiego inteligentnego troszkę pokazać Tuska. I to jest coś niesamowitego, co on tam wygaduje. Jak państwa naprawdę zachęcam, bo moje pokolenie, które jeszcze pamięta te zjazdy partyjne i tych partyjniaków bredzących
Takie, że nawet takie tabelki układało, jak zrobić przemówienie. To jest taka zabawa, którą że się tam kilka, no można w nieskończoność generować nic nieznaczące zdania w nowomowie, prawda, za pomocą takich tabelki bierze się po jednej z każdej rubryki przypadkowo, losowo. I coś takiego mówi Tusk, to znaczy jego przekaz, tak jak na partyjnych zjazdach było, że socjalizm, siły knowania przeciwko socjalizmowi i tak dalej, no to on właśnie, że Europa i że Europa musi być zjednoczona i że to zjednoczenie Europy przyniesie nam zjednoczenie, będziemy dzięki temu bardziej zjednoczeni, bo wrogie siły chcą, żebyśmy nie byli zjednoczeni i kto jest przeciwko zjednoczeniu, ten jest z tymi wrogimi siłami, czyli z Putinem, którym się aktualnie Donald Tusk nie lubi, jak wszyscy zresztą. I kto jest przeciwko zjednoczeniu, jest za Putinem, bo Putin jest przeciwko zjednoczeniu, bo zjednoczenie to je dobre. Mówiąc tak, jak kiedyś Czesi mieli takie transparenty socjalizmu, to je dobre. No to po prostu komunizmu, to je dobre. Więc cały ten, się człowiek chwilę zastanawia, aha, i że jeszcze wojna... jakiś absurd a propos Ukrainy widziałam. Wojna na Ukrainie, czy jak to oni mówią w Ukrainie, po rosyjsku, to ta wojna na Ukrainie jest dowodem, że musimy zjednoczyć Europę, bo tylko ona pokazała, że dzięki naszemu członkostwu w strukturach zachodnich, tylko, prawda, i tak, człowiek sobie, dlaczego Ukraina 85 dni broni się dzięki temu, że jest w strukturach zachodnich? Ona się broni dzięki temu, że Niemcy i Francuzi ją bronią. Obawiam się, że jakby Ukraina właśnie polegała na strukturach Unii Europejskiej, a polegała w dużym stopniu na Niemcach, i gdyby czekała, aż właśnie Niemcy i Francuzi jej pomogą, no to by już jej nie było od 84 dni mniej więcej. Tak? Tego by się doczekała, jak zresztą ambasadorowi Melnikowi w Berlinie mówiono kiedy tam w dniu agresji starał się o jakieś spotkania, że nikt się z nim nie będzie spotykał, bo jest ambasadorem państwa, które za kilka godzin nie będzie. Takiego. Zjednoczenie z Europą nas obroni. Kto nas nie obroni? Jakaś armia europejska, której nie ma, którą sobie Radio Sikorski wymyślił po to, żeby pewnie poprzymierzać jakieś epolety z frędzlami napoleońskie, czy akselbanty i lampasy, bo nie wiem, co sobie wyobrażę, taką armię francusko-niemiecką. Na pewno byłaby inkluzywna, jeśli chodzi o transpłciowość i inne takie elementy, ale czy to by się do walki nadawało, to delikatnie mówiąc wątpię. Jak, więc cały zestaw tych, żeby już tam nie było, bo to trzeba by dłuższego wykładu, ale jak zachęcam państwa do czytania tych, co tam ten Tusk wygaduje, i to jest taka miałkość, takie bzdury po prostu, jakieś frazesy, którym rzeczywistość kompletnie zaprzeczyła. No przecież absolutnie Putin stawiał właśnie na federalną Europę, na Niemców postawił, na niemiecką Europę. Projekt Nord Stream 2 jest jak rękawiczka i ręka połączony, mówiąc słowami Władimira Bukowskiego, pasuje do siebie projekt Nord Stream 2 do państwa federalnego, bo to o to chodziło, że to państwo federalne niemieckie trzyma się na niemieckim kurku z energią i na niemieckiej gospodarce napędzanej super tanimi surowcami z Rosji. To jeszcze z Chinami jest, tam też Niemcy na to liczyli. I dzięki temu Niemcy dominują nad całą Europą, a nad Niemcami dominuje Rosja. No to taki był plan. Więc to w kółko uporczywe powtarzanie, że Putin chce podzielić zjednoczoną Europę, to jest po prostu oparte na niczym. I moim zdaniem jest warto zwrócić uwagę, jak na potworne wyjałowienie intelektualne nastąpiło. Nie? Naprawdę, bo tak ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy jednak w tej liberalnej lewicy to byli ludzie typu redaktora Turowicza, to byli ludzie typu księdza Tischnera, to był Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, no ludzie, z którymi się można było nie zgadzać, ale przynajmniej człowiek wiedział, że się nie zgadza z kimś, kto myśli. A teraz to są po prostu już takie kompletne, no ta, pani Augustynek, jakiś Szczurek, jakieś takie osoby, zadymiarze uliczni i ten aparatczyk Tusk, który taką euromową nasuwa. I ja myślę, że to jest kara Boża. To jest kara Boża za to, co w Polsce się pojawiło paręnaście lat za sprawą Adama Michnika wcześniej niż na Zachodzie. Na Zachodzie się nazywa cancel culture. Ja w książce Michnikowszczyzna nazwałem to dyskurs wykluczania. Czyli to takie właśnie użycie narzędzi, które oni w polityczny sposób zdobyli, żeby usunąć z debaty publicznej wszelkich przeciwników.
z nikim się nie dyskutuje, bo my jesteśmy my, a tamci są antysemici, to są nacjonaliści, faszyści, w ogóle wszystko co najgorsze, im się nie podaje ręki, z nimi się nie rozmawia, ich się nie czyta. I teraz przez kilkanaście lat kiszenia się we własnym sosie, nie mając żadnego partnera, z którym można się pokłócić, żadnej okazji stworzenia argumentu, przećwiczenia tego argumentu, Pan Bóg ich pokarał, no, spełniając ich marzenia. Marzenie było takie, żeby siedzieć we własnym grajdołku i nie mieć żadnych sporów, polemik, nie mieć obowiązku powiedzenia, bo to jest bardzo łatwo. Oni tam siedzą, rozmowy jak w TVN-ie, o, jaka pani piękna, nie, pani, a ten PiS straszny, o, straszny, panie radco, o, jesteście faszyści, gorzej niż faszyści, no gorzej tego. Takie, więc tak cały to wygląda i cała ta, z przeproszeniem, elita stała się taką bandą matołów po prostu, że nie pogadasz o niczym, bo nie mają o niczym pojęcia, kompletnie, tylko właśnie jakieś takie frazesy jak, proszę państwa, posłuchajcie, ten Tusk jeździ, mówi, to jest po prostu genialny obraz. Mnie najbardziej rozbawiło wyciąganie pokrewieństwa Jarosław Kaczyński krewnym Putina. Widziałeś to w tym tygodniu. Wielka, po prostu ekskluzywna informacja po godzinie 19:00 i informujemy państwa. Nie, no to jest... To jest chyba Roman Giertych, tak? To co mówiłeś już w naszych programach. Znaczy, to niejaki Jan Piński, człowiek, który chyba jest immunizowany sądownie, bo ma jakieś żółte papiery i w związku z czym można go pozywać i nic z tego nie wychodzi. On wpisuje jakieś niewiarygodne, głównie zresztą jakieś rosyjskie ze Sputnika tam kolportuje rzeczy, ale jest to rzeczywiście protegowany Romana Giertycha, który jakiś, powołując się na Romana Giertycha, odkrył tę sensację. To znaczy, ja już myślałem, że potem jak Giertych odkrył tę sensację tego planu, że Jarosław Kaczyński z Putinem byli dogadani z Orbanem na rozbiór Ukrainy i ta propozycja, to ostateczny dowód, że zaproponował Kaczyński misję pokojową NATO, która miała być, że polskie wojska wejdą, oderwą Lwów i wtedy Kaczyński tutaj zostanie koronowany na króla jako ten, który Lwów odzyskał. Pokażcie mi Polaka w Polsce, dla którego jest jakiś argument, który chce Lwów odzyskiwać. No przecież prędzej w Londynie się jeszcze trochę staruszków znajdzie, którzy stamtąd pochodzą i którzy te, ale tu w Polsce to już wszyscy dawno o Lwowie zapomnieli. To w ogóle kompletne nonce, aż wstyd, szczerze mówiąc, troszkę o Kresach Wschodnich, ale tak jest po prostu. Ale to niestety. Pokrewieństwo to chyba ma sięgać, nie wiem, 15-16 wieku, pokrewieństwo to tak? Już... Nie, że podobno wszyscy pochodzimy, tak czytałem, że według genetyków, to już wiele lat temu, czytałem, że według genetyków wszyscy pochodzimy od jednej kobiety czarnej, która mieszkała w Afryce przed iluś tam setkami tysięcy, czy milion, no, chyba setkami tysięcy lat mniej więcej. I wszyscy od niej pochodzimy, więc wszyscy mamy jakieś wspólnych przodków. W wersji biblijnej Adama i Ewy, no. Słuchaj, ja chyba, właśnie... że niektórzy pochodzą od... takiej niebiblijnej, ale wpisanej w Biblii milcząco Lilit, bo jest taka teza rabiniczna, ale to nie wiem, czy w to wchodzić, że Ewa nie była pierwszą kobietą, którą Pan Bóg stworzył. Najpierw była ta Lilit, która się delikatnie mówiąc nie sprawdziła i ona potem jej potomstwo rozrabiało i rozrabia. Ale to, nie wiem, jak Roman Giertych to usłyszy, co ja powiedziałem teraz, już będzie wiedział, że Kaczyński nie pochodzi od Adama i Ewy, tylko od Adama i Lilit i to wszystko jest jasne, dlatego są spokrewnieni z Putinem. Ta, nie, no ale po jeszcze, prostu słuchaj, tych historii było dużo. Ja zaczęłam googlować ten temat właśnie po tego pokrewieństwa, żeby się tutaj przygotować na dzisiejszy program i trafiłam na ciekawy artykuł. To było chyba kilka lat temu. Jak się okazuje, odnoszę wrażenie, że to samo towarzystwo wcześniej wygooglowało, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest także spokrewniona z Jarosławem Kaczyńskim. Ale w jaki sposób? Ich wspólnym przodkiem jest kasztelan rozpierski Jan Kobylański Herbóg Grzymała, który żył na przełomie XV i XVI wieku, czyli w czasach Mikołaja Kopernika, wyjaśnia genealog. Genealog. Brzmi bardzo prawdopodobnie. Nie, to źle chyba przeczytałam. Genealog. Tak, chyba tak. Przepraszam, trochę nie przygotowałem się do tej rozmowy, bo to mnie zaskoczyło. Bo przecież pani Kidawa-Błońska swoje prawa do prezydentury wywodziła z tego, że jest prawnuczką prezydenta. Z jednej strony Wojciechowskiego, a z drugiej strony no, sławnego wielkiego reformatora, ekonomisty Władysława Grabskiego. Co prawda jest też wnuczką syna Władysława Grabskiego, bodajże Jana, jeśli dobrze pamiętam, który był jednym z takich najbardziej bojowych antyżydowskich ONR-owskich publicystów. Jednych bodajże on pisał wprosto z mostu. Ale tego jakoś, tego pokrewieństwa nie eksponuje z jakiegoś powodu. Na
natomiast że jest spokrewniona z Jarosławem Kaczyńskim. Ja słyszałem, że pradziadkiem jakiś Kaczyński był jakiś rosyjski generał. Co jest też, bo nie było w stopniu, było wielu Polaków w armii rosyjskiej. Według pana profesora Chwalby to do 14% chyba korpusu oficerskiego w pewnym momencie, ale nigdy tak wysoko. Żadnego generała nie mieliśmy. Jeden Alfred Potocki o mało nie został, ale skosiła go na Kaukazie jakaś tam malaria, czy inna dezynteria krwawa. Także jeżeli z tego wynika, że Kaczyńscy są ruscy po prostu. No. Ale to Kidawa jest ruska. Nie, to ja tam muszę do tego zaglądać. Musimy wrócić do tego wątku. Bo Roman Giertych się tam w jakimś bunkrze podobno we Włoszech ukrywa przed polską prokuraturą i stamtąd wysyła ma dużo czasu na badania właśnie na research, na odkrywanie tych spisków rozmaitych. Mm-hmm. No bo ten rozbiorowy spisek, wiesz, tam już było takie odkrycie, że właściwie to nie jest tak, że Kaczyńskim Putin kręci to. To Kaczyński tym Putinem kręci. Tak. No ale to jest wszystko ciekawe, bo mówiłeś jeszcze chyba w poprzednich tygodniach, że z jednej strony wszystkim kręci, a z drugiej strony nie ma konta, tak, nie ma samochodu. No właśnie, to jest jakaś taka lekka sprzeczność, ale może się maskuje. Dobrze, to teraz poważne, znaczy, co ty mówisz, że Kaczyński jest spokrewniony z Putinem, to nie jest poważne? Chciałam przejść. To wszystko wyjaśnia. Wszystko pasuje do siebie po prostu. Rafał. Przypadek? Nie sądzę. Okładka Gazety Polskiej Codziennie. I tutaj marszałek Tomasz Grodzki. Chciałam powiedzieć, że temat jest, na pewno jest poważny, ale kwestia tego, tak samo tego, to co powiedziałeś, te wypowiedzi Donalda Tuska, tak samo to exposé Tomasza Grodzkiego w Senacie, ciężko to traktować poważnie. Było głosowanie za uchyleniem immunitetu i mogliśmy się chyba tego spodziewać. Immunitet nie został uchylony. 400 ponad dni pan Grodzki nie poddawał tego pod głosowanie, teraz poddał, bo jego bliski współpracownik został aresztowany, zdaje się, w Kremlu postawiono mu bardzo poważne zarzuty dotyczące nadużyć finansowych. No oczywiście pan Grodzki może powiedzieć, że on nic nie wiedział, co on się tak tylko skupiał wyłącznie na czystym leczeniu, a tamten w tych kopertach grzebał. Natomiast nie, wszystko jest możliwe. Tylko jest tak. Jeszcze Donald Tusk, żeby jeszcze o nim wspomnieć, zechciał się wypowiedzieć na ten temat i powiedział, że pan Grodzki się podda śledztwu, ale jak będzie wolna prokuratura. Czyli na razie mamy jakąś niewolną prokuraturę. Ja rozumiem, że wolna prokuratura będzie jak Jaskiernia wróci do prokuratury albo ktoś taki, prawda, to będzie wtedy prokuratura PO-ska i on się wtedy podda, ale zwracam uwagę na co. Przecież to o winie nie rozstrzyga prokuratura. Prokuratura oskarża, ono od tego jest. Ona może nawet oskarżać jakby przesadnie, ponieważ prokuratura nie ma obowiązku domniemania niewinności, tylko wręcz przeciwnie, kieruje się domniemaniem winy i gromadzi jednostronnie wszystkie dowody. No nie, muszę tłumaczyć, na czym proces sądowy polega, że jest prokurator, jest obrona. Więc to jest ciekawe, że zarówno Tomasz Grodzki, jak i Donald Tusk milcząco zakładają, że przed sądem, nawet takim, z tymi justytutkami, prawda, łamiącymi konstytucję, bo to jest osobna rozmowa, ten nasz prawniczy Ługańsk po prostu, to jest takie separatystyczne państwo, które tak jak tamci samozwańczy do Putina prosili o żeby wkroczył, to oni do Unii Europejskiej, że oni się czują sędziami europejskimi, nie polskimi. Więc nawet ci sędziowie unijni nie byliby w stanie wydrukować wyroku takiego, wydrukować moje w sensie piłkarskim, ja się mówię o sędziach piłkarskich, że Tomasz Grodzki nic z tymi kopertami nie miał wspólnego. Bo jeżeli Tusk mówi, że sprawie trzeba łeb ukręcić na etapie oskarżenia, bo jeżeli już prokuratura nie będzie wolna i przedstawi te dowody w sądzie, to nawet w takich sądach, jak mamy w tej chwili przegwizdane. No powiedzmy sobie szczerze, gdyby Tomasz Grodzki miał głębokie przekonanie, że jest niewinny. No, ale tak ma jak takie przekonanie, nie słyszałeś? Nie, ponieważ nie wierzę w nie, ponieważ gdyby miał to przekonanie, to by właśnie zrobił co pierwszego dnia. Proszę bardzo, uchylcie mu immunitet, ja stanę przed wolnym sądem, przecież na razie jeszcze mamy wolne sądy, przynajmniej w apelacji. No może w pierwszej tej instancji łatwiej o uczciwy wyrok niż tam na górze. Ale
stanę przed wolnym sądem i przed wolnym sądem, proszę bardzo, udowodnię, że jestem niewinny. No każdy, kto jest niewinny, tak by robił. Natomiast jeżeli facet 400 dni robi zwody uszami, że nie podda, bo tu jakiegoś papierka brakuje, bo podpis jest zielonym atramentem, a powinien być czerwonym, bo coś tam tego jest, no to to jest, wydaje mi się, że każdy Polak doskonale wie, co o tej sprawie myśleć. I to nie tylko dlatego, chyba nie że... każdy. No mam wrażenie, że no nie, ten elektorat, który popiera marszałka Grodzkiego, no to na pewno uważa, że jest niewinny. Taki Polak, który nie wierzy w rozbiór Ukrainy przez Orbana, Kaczyńskiego i Putina i pokrewieństwa, to myślę, że taki Polak jednak no, widzi, że jak ktoś takie ściemy robi, delikatnie mówiąc, no to sam wie doskonale, że ma... Anglicy mówią masło na głowie, no, a my mówimy, że ma za uszami. No, w każdym razie to jest, sprawa jest oczywista i ewidentna. A jak jeszcze Tusk do tego dodaje, że tylko pójdzie dopiero wtedy, jak prokuratura będzie dawała gwarancję, że sprawy łeb ukręci. No bo łatwiej jest łeb ukręcić na etapie oskarżenia, prawda? Zamotaj mocno węzeł, końce wrzuć do wody, jak pisał Wieszcz, i w ten sposób można zesprawiedliwić. To teraz mamy drugą rzecz w tej dzisiejszej mojej tyradzie przeciwko liberalnej lewicy, że oni nie tylko przez długotrwały chów wsobny i unikanie jakiejkolwiek polemiki z kimkolwiek o innych poglądach doznali daleko idącej degradacji intelektualnej, ale jest też taka straszliwa degradacja personalna. Przecież zobaczcie państwo, oni próbują wyłonić jakiegoś przywódcę, i co wyłonią kogoś, to jest więcej śmiechu. No. Ale mówisz o opozycji teraz, tak? Tak, mówię o tych nadziejach opozycji. Pamiętasz, Ryszard Petru, polski Kennedy. No ha, 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 no trochę nie wyszło. Palikot, wspaniały, udał nam się Palikot, pisała Gazeta Wyborcza. No, się nie udało. Ale słuchaj, teraz Interia Grodzki, podaje, że... ludzie do mnie podchodzą i mówią, że odzyskali nadzieję. No Kabotyn kompletny, trudno. I jeszcze, jeszcze w tych kopertach umoczony. No po prostu, co kogoś znajdą, to jest coraz gorszy. Ale Interia teraz podaje, że Rafał Trzaskowski chciał być liderem opozycji, że ten powrót Donalda Tuska jest mu nie na rękę i w związku z tym pojawia się Szymon Hołownia, proponuje mu przejście do Polski 2050 i zostanie premierem. Hołownia? Tak. Nie, Trzaskowskiemu. Trzaskowski. Hołownia Trzaskowskiemu, tak. No, ja mogę zaoferować Szymonowi Hołowni, że zostanie kardynałem nawet, prawda, to też równie będzie Hołownia o tym decydował, kto będzie premierem, ale rozumiem, że ma być kandydatem na premiera w Polski 2050. Tak, Polski 2050. Pomijając to, że Szymon Hołownia, no jednak, pamiętam, przez cały czas swojej obecności na scenie politycznej nie zdołał mnie jak na razie przekonać, że jest poważnym człowiekiem. Ale przemawiać potrafi, no, jeśli chodzi o taką publicystykę. Nie, do kamerki, jak sobie tu weźmie, popłaczę nad konstytucją, albo jakieś tam opowiada kawałek. Może też dzisiaj żyjemy w kulturze selfików, więc być może to dla części, zwłaszcza młodszego elektoratu, jest kanał jakiś komunikacyjny. Ale powiadam, dobra, nie zdołał mnie przekonać, że jest poważnym człowiekiem, ale co ważniejsze, nie zdało mi o czym innym przekonać. Mianowicie Szymon Hołownia, przypomnę, no, był taką ofertą czegoś nowego. Że, no bo elektorat, który nie chce tego PiSu, nienawidzi tego PiSu ze względów tożsamościowych, bo to generalnie na tym polega, tak? Oni się czują upokorzeni tym, że pochodzą ze wsi, matki mają dzień matki. Że i dzień trzeba sobie będzie przypomnieć, że matka, no to, ale... Bo w ogóle, że z Polski, to jeszcze z tej Polski B, no bo przecież skąd się biorą młodzi wykształceni w młodych miastach? No ze wsi się biorą, są w tych miastach od niedawna, wykształcenie dopiero zdobywają i to przeważnie są na śmieciowych kierunkach. Potem będziemy mieli wielki problem, co robić z tymi tłumami politolożek, socjolożek, prawda, i innych takich, bo no w końcu tym bardziej, że dużo Ukraińców jest, którzy są lepsi w tych prostych pracach i naprawdę będzie problem z tymi obcymi. Ale nieważne, więc z jakichś powodów oni nienawidzą tego PiSu, ale też już nie mogą patrzeć na tego Tuska i tego i się coś nowego. No i tym czymś nowym miał być Hołownia. No i co nowy Hołownia robi? Najpierw ściągnął jakieś zmiotki z Sejmu, Senatu, już takich głównie skrajnych lewaków. No mówiłeś właśnie o tym ugrupowaniu, że to tak, nie pamiętam już, jakiego określenia użyłeś. Taki chrześcijański chrześcijanin, ale taki chrześcijanin z Tygodnika Powszechnego, to znaczy no taki, no, że tam jest ten krzyż na ścianie wisi, dziadek powiesił, to jest taka ładna tradycja, ale żeby tam zaraz w Boga wierzyć, to jest bez przesady. Ale w każdym razie już jakieś
przykazania wykonywać, to już naprawdę byłaby przegięcie. Więc taki tam chrześcijanin, który najbardziej lewicowe, prawda, wziął sobie pierwszą posłankę, co sobie wziął, to ten, co pamiętam, jak w Dniu Żołnierzy Wyklętych szturmowała z jakimiś perwersami kościół przy Fildorfa, prawda, i tam w czasie mszy. To była taka prowokacja, zresztą po to przyjechał dziennikarz BBC, który jest dedykowany do działu LGBT i coveruje tematyki LGBT. On przyjechał do Polski do jakiegoś Staszewskiego, Barta, i tam Bart miał zorganizować jakąś taką akcję, żeby on mógł sfilmować, jak jakaś babcia wali takiego homosia parasolką, albo przynajmniej mu naubliża. No ludzie się, niestety nie wyszło, okazali się niezwykłą cierpliwością, prawda? Po prostu ścierpieli tych wyjące bydło, które tam puszczało jakieś piosenki komunistyczne, wrzeszczało, ubliżało ludziom wchodzącym do kościoła i wychodzącym. I to właśnie pani Gil Piątek, w tym, która zaraz potem została u chrześcijanina Hołowni, więc już to jest właśnie mało wiarygodne. A teraz no co? Trzaskowskiego, tak? Ta nowość w polityce... To są doniesienia Interi. Dotąd były doniesienia, że Hołownia chciał startować z PSL-em i to nawet jakiś tam sens miało. Natomiast Trzaskowski, słyszałem, robi kampus. Jeszcze bardziej wypasiony. Tak, w zeszłym roku w Olsztynie, ale teraz będzie jeszcze, teraz będzie następny. Tak? Będzie jeszcze bardziej wypasiony kampus. Od tamtego kampusu przyjedzie mnóstwo młodzieży, przyjedzie taki, jak żyć. Kiedyś był taki film o obozie takim właśnie ZSM Polskim. A mógłby to zorganizować na przykład w strefie relaksu, czy już odpuścił ten temat? Może, super kampus w strefie relaksu. Będzie tam strefa relaksu. Pamiętasz tą strefę w Warszawie słynną na tych, oczywiście. Na tych deskach, tylko na tych skrzyniach. Na placu bankowym takich, takie skrzynie były postawione, można było sobie posiedzieć, powdychać świeżych spalin w ramach relaksu, bo to było akurat w samym centrum miasta. Tak. Ale to i tak to pani Dulkiewicz to plażę zrobiła, ile pamiętam, na środku Gdańska. Co tego akurat, nie pamiętam, że, tak? Tak, wysypali taki, taką piasek, prawda, na tym. Co, akurat w Gdańsku plaży nie trzeba robić na środku miasta, bo tam wystarczy kawałek przejść i jest plaża. No, dokładnie. Ale jest taki Rafał, jeszcze żebyśmy zdążyli jeszcze kilka tematów, może nam się uda. Niezwykle ważna informacja to jest taka już... dostałam właśnie informację, że jeszcze 8 minut mamy, więc uda nam się. Szwecja i Finlandia zostały członkami NATO, znaczy zostały. Złożyły wniosek o członkostwo w NATO i tutaj mamy kwestię, oczywiście Polska jest za, była już też deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, mamy kwestię Turcji, no i oczywiście mamy kwestię reakcji Rosji. No, Rosji, wiadomo, ja się zastanawiam, tak poważnie już mówiąc, nad tym wielkim zwrotem w amerykańskiej polityce, który się dokonał. Czy właściwie być może nie było zwrotu, być może były dwie amerykańskie polityki. Dzisiaj funkcjonuje trochę takie pojęcie deep state. To się wiąże z rozkładem demokracji liberalnej, które obserwujemy na Zachodzie. Czyli, że politycy są coraz bardziej kukiełkami, a tak naprawdę... jest merytokracja rozmaitych ciał niewybieralnych. To najlepiej widać w świecie finansów, prawda? Od dawna władza demokratycznie wybrana w żadnym kraju nie kontroluje finansów, co zresztą było jawnie elementem takiej rewolucji menadżerów już w latach 90. prowadzonej i zwycięskiej, koniec końców, że politycy nie powinni mieć wpływu, tak? Bo wtedy będą psuć pieniądz, a niezepsuty pieniądz był bożkiem takim przez bankowców wymyślonym, no więc właściwie rządy nie kontrolują polityki finansowej i teraz też się zastanawiam, na ile rządy kontrolują politykę bezpieczeństwa, na ile kontrolują różne rzeczy, bo myślimy z jednej strony Joe Bidena, który do grudnia 2021 roku robił wszystko, żeby jakby zaaprobować, znaczy może nie wszystko, bo on tam stawiał warunki. Te warunki koniec końców chyba nie zostały spełnione, no ale właściwie on klepnął ten deal, który wydawał się już zupełnym końcem naszych nadziei na suwerenność, na utrzymanie suwerenności, czyli ten deal między Angelą Merkel, wtedy kończącą swoje rządy, a Putinem, o Nord Streamie 2, to przede wszystkim chodziło o wycofanie Ameryki z Europy. Ameryka chciała się wycofać z Europy, bo takie były wtedy koncepcje, że Pacyfik jest ważny, że konfrontacja z Chinami jest ważna, Europa już nie jest ważna, bo rzeczywiście nie jest, bo dziadziejemy jako Europa tutaj. Jak, a propos tych frazesów głupich, które Tusk opowiada, że Europa nie jest w tej chwili żadnym miejscem dostatku, tylko jest takim coraz bardziej degradującym się regionem. Już niedługo Brazylia, już nie mówię o Indiach, które wyskoczyły gospodarczo bardzo, a niedługo Brazylia będzie ważniejsza
mniejsza dla gospodarki światowej niż kraje zachodniej Europy. Więc z jednej strony tutaj były działania, żeby wycofać się z Europy, ale z drugiej strony no, ta armia ukraińska, która świetnie walczy, to jest doskonale wyszkolona, też uzbrojona, ale sama broń nie walczy, walczą ludzie, oni muszą wiedzieć, co z tym zrobić. To ta armia się przecież nie wzięła znikąd. To były 6 lat, kiedy oczywiście nie należy nie doceniać, broń Boże, z wysiłku samych Ukraińców, którzy to jest w ogóle, polecam filmik na YouTubie, który nagrałem o budzeniu się narodów, bo to jest coś niezwykłego. Patrzymy po prostu, jak się na naszych oczach budzi naród, który istniał jakoś tam w formie szczątkowej, no ale jeszcze pamiętam czasy Kuczmy, kiedy po prostu większość mieszkańców Ukrainy się uważała za Rosjan, chwilowo odłączonych od, może nawet nie za Rosjan, tylko za tak zwanych Sowków, czyli za obywateli Związku Sowieckiego. Oni się bardziej poczuwali do tej wspólnoty niż do jakiejś tam, było coś to niebezpieczny proces dla Polski, bo banderowcy próbowali zorganizować tę świadomość ukraińską wokół swojej bandyckiej, przecież i niemożliwej do przyjęcia tradycji, ale to nie chwyciło. To oni tam nigdy więcej niż 1% popularności nie zdobyli. Tu nastąpiło przebudzenie narodu. To oczywiście, mówię, nie można nie doceniać tego wysiłku. No ale ktoś ich wyszkolił, ktoś im pokazał, jak to działa, ktoś ich uzbroił. To ktoś to są Amerykanie. Niemcy, Francuzi nie kiwnęli palcem, ponieważ w ich planach było przyjęcie rosyjskiej oferty i podział na strefy wpływu. Było tylko targowanie się, w której części ma być, gdzie ma być Polska. No, Rosja starała się to stalinowskie zdobycze utrzymać. Niemcy jednak stwierdzili, że do Bugu ten deal, to był moment, pokazujący jakby, i Rosja się z tym musiała pogodzić, że kiedy Tusk sprzedał, znaczy Pawlak tam im sprzedał wszystko, co do ostatniej rurki, całą infrastrukturę gazową w 2000, tam nie pamiętam, to było 11 czy 12. I wtedy Niemcy postawiły weto i Unia Europejska unieważniła ten deal po prostu. I to był jasny sygnał. Strefa, rozgraniczenie jest na Bugu. A Ukraina, Białoruś, proszę bardzo, niech to sobie Ruscy wezmą. Więc z jednej strony Amerykanie prowadzili jakby na wierzchu politykę, która to aprobowała, ale z drugiej strony no, istotne ośrodki amerykańskie prowadziły politykę taką, jaką już teraz politykę prowadzi Biden jawnie. Czyli wspierania Ukrainy. No i to jest dla mnie rzeczywiście wielka zagadka, jak to tam wygląda, co się dzieje. Tym bardziej, że niezbyt dobre przychodzą głosy ze Stanów Zjednoczonych, bo tu nie ma wątpliwości, że to jest ten motor zachodniego świata cały czas. Nic się nie zmieniło. Niektórym się wydawało, zwłaszcza w Europie się wydawało, że Unia Europejska przejmie tę rolę lidera zachodniej cywilizacji. Nie, to zachudy w uszach będzie jeszcze długo, jest coraz chudsze w uszach, więc jakakolwiek jest ta Ameryka, to jest motorem. No i niestety widzimy też teraz takie sygnały, że przy zbliżającej się kampanii wyborczej republikanie zaczynają uderzać w takie tony izolacjonistyczne, przepraszam. Także już trzeci raz dzisiaj, przepraszam, język mi się chyba plącze jakoś. Więc no, senator Rand Paul, prawda, blokowanie tych funduszy w Senacie, taka retoryka właśnie, że myślmy o sobie, a nie o Ukrainie, by tutaj, także to jest niebezpieczne. To jest na razie mniejszościowa linia wśród samych republikanów, no ale tam trwają prawybory w tej chwili. Różni kandydaci w różnych okręgach wygrywają. Trochę jest to może zbyt skomplikowane, żebyśmy na bieżąco nie śledzili. Mamy też, ale właśnie, ale też nie mamy tyle, niestety, już ale powoli jest nam to się też, kończy. Jest to też czas. Ameryka przeżarta Loch Nessem, tym jak nie wiem, czy ja o książce Vivka Ramaswamy'ego mówiłem, chyba bo nie. Jest taka książka, którą w tej chwili właśnie dopadłem. Pan profesor Zybertowicz mi zwrócił kiedyś na nią uwagę, mówiąc, że tam jest to samo, co w mojej Strelowanej rewolucji, tylko wyszła dwa miesiące wcześniej. No, to jest, teza jest ta, którą ja między innymi stawiałem, ale doskonale argumentowana. Opowiem kiedyś o tej książce, co tam dobrze jest. Ale jest tam zapis, no i w wielu książkach jest zapis jednak tego upadku elit uniwersyteckich z jednej strony, a także upadku no, tej Ameryki przemysłowej. Przez globalizacja była ze strony Stanów Zjednoczonych mało przemyślana, bo spowodowała po prostu wytransferowanie wielkiego bogactwa amerykańskiego do Chin kosztem samej Ameryki, która uległa ogromnej degradacji. Wbrew potocznemu wyobrażeniu, to tam biedota w Ameryce to nie jest czarna dzisiaj. Biedota jest biała. To są te wielkie miasta, te wewnątrz kraju, te duże miasta, które były ośrodkami przemysłowymi, gdzie to wszystko pozdychało, bo cała produkcja została do Chin wyprowadzona i ci ludzie żyją
z nie wiadomo z czego, z przyzwyczajenia, prawda? Nikt się nimi nie zajmuje, bo biali to i tak są suprematyści w tej chwili, więc nikim nie współczuje. Oni sami zresztą nie chcą, żeby ich współczuć, bo zostali wychowani w takim poczuciu, że nie... I na tym się opierają nadzieje Putina, że ten motor Zachodu się zadławi i wysiądzie. No więc... Musimy kończyć. Mi przykro, bo z tobą się zawsze dobrze rozmawia. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ktoś tam nie jeszcze... Zdążyliśmy... Kogoś jeszcze zdołaliśmy nie uśpić. Nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o Elonie Musku i o kupnie Twittera. Tam takie też, wiem, że postowałeś na ten temat. Ciekawe kwestie. 20% wszystkich użytkowników to mają być fake konta, jak się okazuje. I tutaj to ja myślałem, że więcej, powiem szczerze. Tak? Tak. No, to Twitter oficjalnie podał, że 5. Twitter, no tam jest rzeczywiście spór, bo Musk jak zaczął robić audyt tego, co kupił, to wychodzi, może kupił troszkę wydmuszkę. Znaczy jeszcze nie kupił teraz, tak? No to jest... i więc wstrzymał więc toczy się, tak, ale to jest bardzo ciekawe, no bo polityka Twittera właściwie doprowadziła do tego, że Twitter się stał jednym z większych narzędzi wojny informacyjnej rosyjskiej, tak, głównie, i chińskiej też, chociaż Chińczycy to raczej wymyślili TikToka i to jest bardzo ciekawe. TikTok, nie mam TikToka, ale... Nie, bo to jest trutka na dzieciaki, to nie jest... Ale też chyba dorośli przeglądają, bardzo popularny ale teraz. I TikTok chiński jest zupełnie inny od TikToka niechińskiego i to najlepiej widać, jakby to jest taka filozofia, jak mówiłem tu o Maroku, prawda, że muzułmanie haszyszu sami nie zażywają, bo za to głowę się ścina, Allah zabronił, natomiast chętnie to sprzedają białym. TikTok jest takim haszyszem czy opium właśnie produkowanym przez Chiny, więc Rafał, powiem, że Twitter był silną tutaj bronią. Godzina 11:30, jak zwykle, tak? Oczywiście. 11 godzina w niedzielę będzie Karol Gac i będą Warzecha i Janecki. Mam nadzieję, że się znowu nie pokłócą. Oglądajcie państwo, żeby zobaczyć, jak się tak... Po długiej nieobecności, kiedy był raz jeden, raz drugi. Ale chyba już tak się widzieli, chyba tam do jakiejś zgody doszło. Takiej. No, ale na nie ekranie tak się raz... jeszcze nie widzieli, więc oglądajcie państwo. Dobrze, czyli Salonik Polityczny, niedziela, godzina 11. To był Tydzień Polityczny według Rafała Ziemkiewicza. Ja państwu bardzo dziękuję i zapraszam za chwilę program Potrójne Espresso. Do zobaczenia.